Witam wszystkich, z tej strony Tula i witam was w wyzwaniach KAS, kochani. I dziś zrobimy sobie wyzwanie Ugly to Beauty, jak już widzicie pewnie po tytule. I słuchajcie, wybrałam dziś simkę, która jest mega trudna. A chciałabym zrobić to wyzwanie w 15 minut, razem z ubraniem i tak dalej. Ale powiem wam szczerze, że chyba zrobię to w ten sposób, zobaczę jak ten czas będzie mi tutaj szedł, że zrobię chyba tylko pierwszy strój. Postaram się zrobić wszystko, ale jeżeli nie, to umówmy się, że powiedzmy 15 minut z pierwszym strojem, dlatego że to jest mega trudna simka. Z pozoru tak nie wygląda, ale ja się przyjrzałam z bliska i powiem wam, że to jest masakra. Ale stwierdziłam, że najlepiej wybrać trudną simkę niż jakąś łatwą, bo to wtedy żadne wyzwanie, prawda? Więc mamy tutaj Helgę Chmurkę, tutaj mamy twórcę i powiem wam, że naszukałam się, dlatego że jest tutaj mnóstwo właśnie przerobionych simek, czyli właśnie Helgi. Udostępniony właśnie razem z Helgą i tam jest nawet dużo więcej pobrań, co jest w ogóle trochę niefajne. Ale właśnie staram się znaleźć twórcę i to jest właśnie twórca, proszę bardzo. Ja już mam ją pobraną, więc pobiorę sobie jeszcze raz, żeby później mieć do porównania. Ale powiem wam, że się strasznie boję. Bo, zobaczcie, z daleka nie wygląda źle. Prawda? Ale jak się przybliżymy... Zobaczcie to. To jest nos, który wchodzi w usta. Pierwszy raz coś takiego widzę w ogóle. Pokażę wam jeszcze w ten sposób, proszę. Pierwszy raz coś takiego widzę. Dlatego ją wybrałam, bo jest wyjątkowa, jakby nie było. W ogóle to jest pokrewna dusza, ale jest ponura, niezdarna i jest samotniczką. No powiem wam, że ktoś tutaj naprawdę się postarał i jest dość kreatywny tak naprawdę, bo myślę, że... ja bym nie wpadła na coś takiego, powiem szczerze. Z daleka nie widziałam tego, ale jak właśnie przybliżyłam, mówię, co to jest? A to jest nos, bo zobaczcie, jak to wygląda, nie? Więc generalnie wątpię, czy wyjdzie mi z Helgi jakaś fajna simka. Podejrzewam, że będzie ciężko, ale będę się starała. W każdym razie, tak jak wyjdzie, tak wyjdzie, tak, to jest zabawa tak naprawdę, więc głównie o to tutaj właśnie chodzi, żeby się dobrze bawić, tak? A im trudniejsza w sumie, tym większa zabawa, według mnie oczywiście. Chyba tutaj nigdy nie ma żadnych makijażów, chyba nie. Dobra, rozbieram ją sobie wszędzie, dlatego że... a ten dół to jest jak? Aha, to po prostu są jakieś tam gacie. Dlatego, że no postaram się zrobić całą, tak? Ale jeżeli będzie naprawdę mi bardzo ciężko szło, to zrobię tylko pierwszy strój, a resztę najwyżej jakoś na przyspieszeniu dorobię czy coś. No zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało. Tak czy siak uważam, że 15 minut to jest strasznie mało, żeby ją w ogóle zrobić już nawet bez ubierania, szczerze wam powiem, bo no... no widzicie jak wygląda, tak? No... także, już nawet sama serwetka, powiem wam, jest to jakie ma pręsi, zobaczcie. No, także tak, tak to kochani wygląda. Ja tutaj sobie włączę stoper zaraz. No i kochani, trzymajcie za mnie kciuki, żeby chociaż mi się naprawdę z tym pierwszym strojem w te 15 minut dało, bo może być ciężko. Dobra, nie przedłużam, nie ględzę, zaczynamy. Uwaga, 3, 2... 1, start! Włączyłam. Dobra, na początek myślę, że tak, trochę te mięśnie, trochę tutaj. Troszeczkę tą sylwetkę spróbuję jej ogarnąć, ale tak jak mówię, no staram się to wszystko, będę starała się robić jak najszybciej. Ale... nie aż tak, ale niczego nie obiecuję. Tak naprawdę, może troszkę ramiona. Pokaż na ten biust, moja droga, bo po prostu, ja nie wiem, to nawet stanik tak nie działa, żebyś go miał aż pod brodą prawie, że słuchajcie, tak to wygląda. Co, no tą talię to ma taką bardzo... jeszcze tutaj ciut. Żeby nie była, wiecie, taka bardzo chuda, bo... nie lubię, jak synki są takie, wiecie, normalne. Troszkę tak. No i mamy twarz i z twarzą będzie mega problem. Na początek dam jej na pewno brwi. Żebym wiedziała co i jak to wszystko wygląda. Bo... no bo wiecie co. No będzie ciężko.
O mój Boże, jeszcze te usta, co tu się podziało? Ale ten nos, słuchajcie, co ja mam zrobić z tym nosem? Ja nie wiem, słuchajcie, ja nie wiem. Będę teraz wam tutaj jęczeć i marudzić. Słuchajcie, może go najpierw podniosę. O! Tak średnio dużo mi to dało. Jak wiecie, ci co mnie oglądają, zawsze mam mega problem, jeśli chodzi o nos. A tu jeszcze jest taki nos, że po prostu ja nie wiem. No i co tutaj jest, powiedzcie wy mi. Ojejku, jaka ty jesteś biedna, kobieto. Ojej, czemu to mi się aż tak, wiecie, pociągnęło od razu mocno bardzo. Daj no te brwi trochę, w ogóle te oczy twoje, wiecie co, szybko te oczy. Trochę je zmniejszę. Przede wszystkim ci je, o, obrócę. Aha, tu się zmniejsza, dobra. Trochę ci przymkniemy, bo masz jakieś takie bardzo otwarte. Boże, a z tymi wargami co tu się dzieje? Powiedz mi, co tobie się dzieje z wargami? Boże, ten nos to będzie po prostu... To będzie... Koszmar. Słuchajcie, to będzie... Dlaczego ja nie mogę skrócić bardziej? Słuchajcie, co tu się podziało? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ty jesteś bardzo taka jakaś... Jeszcze te usta. Wiesz co, ja bym ci je trochę powiększyła. Jezus Maria, czy wy wiecie, że to już minęły 3 minuty? Absolutnie, słuchajcie, nie ma szans. Nie ma szans, żebym ja ją zrobiła. Absolutnie. Bo... No... A, o! No o, widzisz? Trochę lepiej. Bo tu coś jest nie tak. Powiedz mi, moja droga, w ogóle ten nos jest za nisko. Trochę bym ci go podniosła, co? Co o tym sądzisz? Ty nic nie sądzisz. Te oczy masz jeszcze dziwne bardzo, ale to nic. Zaraz się tym zajmę. Przymrużymy je. Myślę, że one są trochę jeszcze... Duże trochę. Tu coś z tymi polikami jest też nie tak. Wiecie, bo najważniejsze to są proporcje. Z tym nosem. Patrzcie, jak ja mam tu jej ten nos zrobić? Tu jest coś nie tak z tym nosem. Ale tak, to czoło chyba trochę... Ja nie umiem robić nosów. Niestety. Nie potrafię. Trzeba się z tym pogodzić, no. Oczywiście, można ćwiczyć jak najbardziej, ale... Ale ja nie umiem. Te wargi też jakoś tak. Tu coś masz nie tak w ogóle, wiesz o tym? Pięknie to ja je zostawię. No słuchajcie, myślę, że już jest nie najgorzej. A że mamy czasu tak mało! Boże święty, słuchajcie. Nie, może nie aż taka ciemna. Nie będę jej tutaj dawać, wiecie. Zacznę już ją tutaj ogarniać, bo. Bo nie zdążę. nie zdążę. Oczy chciałam, te moje oczy, dlatego muszę to odklikać tam. O. Jakie by ci dać? Niebieskie? Zielone. No, może na razie niebieskie. To z tymi ustami jest coś dalej nie tak. Może troszkę większe. Z tym nosem też tak jakoś coś nie tak jest. Ale dobra, słuchajcie, ja to na razie. Na razie to zostawię. Bo nie zdążę, wiecie. Wiecie o co chodzi. Dobra. Dawaj teraz usta, szybko jakieś usta. Na razie damy jej takie, wiecie, w miarę naturalne. O, może takie? Tu ładne. Coś z tą brodą jest też nie tak. No jakby jej nie ma w ogóle. No nie wiem, słuchajcie, na razie tak musi być. Włosy. Dawaj jakieś włosy. Nie wiem, co by ci tu dać, moja droga. Jezus Maria. 6 minut. Ja nie mogę... Nie no, ale muszę patrzeć na ten, wiecie,
na ten, no, no, wiecie co, no, Boże Święty, stoper, z tego wszystkiego nie potrafię się wysłowić, wybaczcie mi, ale ona jest dorosła, co? Chyba. Nie, wyglądasz dziwnie. Może bym ci dała, Jezus Maria, no, ja teraz się nie potrafię zdecydować na nic, nie? Kompletnie nie widzę tu nic, co by mi do niej pasowało. Czy no, wszystko jakieś takie... Kiedyś miałam takiego, wiecie co, miałam takiego koczka fajnego, może bym jej go dała, ale to nie jest... Go znajdź, teraz go znajdź w tych modach. Więcej pobieraj, to na pewno znajdziesz. Ja mówię do siebie, jakby co, nie zważajcie na to, wiecie no. Czasami trzeba do siebie pogadać. Bredzę, wiem, bo się stresuję. Może teraz tego nie słychać, ale się troszeczkę stresuję. No i nie ma tego koka! Gdzie ten kok? To nie jest ten kok. Dlaczego nie ma tego koka, słuchajcie? Co tu się stało? Ja chciałam takiego... takiego koka... Dobra, nieważne. Ja ją może ubiorę, co? Myślę, że to jest dobry pomysł. Dobra, dawaj, jakieś dżinsy ci dam. Te są całkiem fajne, ja je lubię, proszę. Bluzka. O, czekajcie, ja tutaj miałam ostatnio, pobrałam taki fajny... O, jakby marynarka, zobaczcie, jest świetna, bo ona nie jest aż taka odstająca i całkiem fajnie przylega. Dobra, dawaj, szybko, bluzka. Bluzkę powinna mieć jakąś taką przycielę pod to. Tylko teraz znajdź. A teraz znajdź bluzkę. Szybko, szybko. A może taką jej dam? O, ona jest przy ciele. No, może jakiś taki kolor. Szara? Może być szara? Dobra, paznokcie. Gdzie mam paznokcie? Właśnie tu ostatnio jakieś pobrałam nowe paznokcie, więc zobaczymy, jak to wygląda. Pokaż. No, jest okej. Okay. Dobra, buty. Buty jakieś, wiecie, takie już, co dobrze znam, które by mi tutaj pasowały. Bardziej mi wkurza, że to tak, wiecie, wchodzi ten, te niektóre mody i ich nie widać. I właśnie później nie potrafię znaleźć, na przykład włosów, prawda? I tych butów, których teraz szukam, też niestety nie widzę, bo tak. O, te chciałam jej dać. Ja je bardzo lubię. Może właśnie szare. No, i wyglądasz całkiem fajnie. Teraz jeszcze szybko dam ci, moja droga, jakieś może... Pokażę. Wsiorek może nie. Kolczyki bym ci dała. Kolczyki. Gdzieś ostatnio pobrałam takie śmieszne... takie listka jakby... Których oczywiście nie widzę, bo przecież... No, nie, to są z gry. Ej! Czego tutaj nie widzę wszystkich moich modów? Co tu się podziało? Może tak jak zrobię? Czy to coś da? Są! Pokaż. No, wyglądasz całkiem okej. Okay. Tylko wiesz co, jak ty tu masz te... Właśnie, ty masz te ramiona bardzo szerokie. Nie wiem, ci je troszeczkę... Tu lepiej widać, wiecie, o to chodzi. No, i zaraz koniec, nie? Jeszcze raz zobaczę te włosy, bo to nie są te, które ja chciałam. Gdzie moje włosy? Te! Dobra, koniec! Zdążyłam w ostatniej chwili, słuchajcie. No i mamy. Tak wygląda. Proszę bardzo. Powiem tak. No nie jest to jakiś ósmy cud świata, na pewno. Może mogłabym dać jej inny kolor, ale wiecie, to już rzutem na taśmę, ale ten koczek mi się bardzo podoba. No w porównaniu, słuchajcie, do tego jak wyglądała, a jak wygląda, to myślę, że tragedii nie ma. I zdążyłam w 15 minut zrobić tutaj, widzicie, pierwszy strój, także jest całkiem okej. Myślę, no trochę bym tą twarz może i poprawiła, ale powiem wam, że na to, jak była trudna ta simka, bo uważam, że była naprawdę trudna, nie wygląda najgorzej. No ma, teraz ma trochę ciemne brwi do tych włosów, no ale trudno, słuchajcie. I don't want your persona. I just wanna be real with you tonight. Can I have you alone now? I just wanna reveal what's on my mind. You tell me that you're used to no feelings.
change it. Yeah, you'll be awakened. 'Cause when my love starts working on you, it'll take your breath away like never before. And as soon as I'll show you the art of paradise. You tell me that you're used to no dreaming, but I'm gonna change it. Yeah, I'll take you straight to Wonderland. 'Cause when my love starts working on you, it'll take your breath away like never before. And as soon as I go na 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 na, it'll make you feel that good love. No i co myślicie? Ja myślę, że jest okej. Okay. Więc jeszcze raz, tutaj mamy kąpielowe, na imprezę, na basen, tak, sportowy, oficjalny, też ładnie wygląda, zobaczcie, bardzo ładnie. I codzienny. Myślę, że wygląda całkiem spoko, ale powiem wam, że gdybyśmy... O, zrobili w ten sposób, byłoby dużo lepiej. Ja i tak zostawię te brwi, bo są zdecydowanie za ciemne. No ale dobra, ja myślę, że wygląda fajnie.
Jeszcze raz dla przypomnienia, tak wyglądała wcześniej i naprawdę podziwiam kogoś, że wpadł na pomysł, by zrobić taki nos. Tak, Boże, już jest prawie pół godziny. Dobra, kończymy, słuchajcie. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało i że uważacie, że sprostałam temu wyzwaniu. No mogło być lepiej, oczywiście, że mogło być, zawsze może być lepiej, ale myślę, że jak na czas, który miałam, nie było najgorzej. Także zachęcam was, byście wy również zrobili. I co, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ach, oczywiście, mody będą w opisie. Pa, pa!